Witam Państwa po krótkiej przerwie. Dobry wieczór. Każdy pozostawiony na parkingu samochód i każda podróż pieszo, rowerem, tramwajem, autobusem elektrycznym albo pociągiem ma pozytywny wpływ na środowisko. Do przesiadki na bardziej ekologiczny środek lokomocji zachęca też Poznań, który włącza się po raz kolejny w Dzień Bez Samochodu, ale także Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Jak to w szczegółach będzie wyglądać, o tym porozmawiam już teraz z moim gościem, dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego Janem Gosiewskim. Dobry wieczór, witam Pana. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Panie dyrektorze, zeroemisyjna mobilność dla każdego to jest motyw tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W Poznaniu od bardzo wielu lat miasto włącza się aktywnie w ten właśnie tydzień, w Dzień Bez Samochodu. Czy widać jakieś efekty? Myślę, że tak. Może nie w takiej skali, jakiej byśmy wszyscy oczekiwali, jeszcze bardzo dużo przed nami, ale między innymi temu celowi właśnie służą takie inicjatywy jak Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności, który właśnie się rozpoczął i który w tym roku poświęcony jest szczególnie właśnie zagadnieniu tej mobilności niskoemisyjnej, czyli związanej z każdą formą podróży niezwiązanej z generowaniem zanieczyszczenia środowiska. Z pewnością również transport miejski wpisuje się w takie właśnie założenia i zachęcamy do korzystania w codziennych podróżach właśnie z możliwości dotarcia do swojego celu tramwajem czy autobusem. Jeśli ktoś nie jest przekonany, to może 22 września na przykład pojechać za darmo transportem miejskim. Jak to w praktyce będzie wyglądać? Bo rozumiem, że tutaj ta zasada dowód rejestracyjny samochodu, transport za darmo jest cały czas aktualna. Tak, tutaj wzorem lat ubiegłych, takim można powiedzieć szczytem tego szczególnego tygodnia jest tak zwany Dzień Bez Samochodu, kiedy właśnie podmioty zajmujące się transportem publicznym, bo przecież mówimy nie tylko o Poznaniu, ale jest to inicjatywa w zasadzie, można powiedzieć, ogólnoeuropejska, zachęcają do tego, aby właśnie osoby, które na co dzień korzystają jednak z dojazdów samochodem, odważyły się, zdecydowały się zostawić ten samochód i skorzystać z możliwości dojazdu transportem publicznym. W ułatwieniu tej decyzji ma właśnie pomóc ta bezpłatność, czyli możliwość przejazdu dla jednej osoby na podstawie jednego dowodu rejestracyjnego samochodu. Zastanawiam się, czy właśnie w środku epidemii będzie to proste, żeby zachęcać jednak, żeby korzystać z transportu zbiorowego, bo wiele osób podkreśla, że czuje się bezpiecznie po prostu w swoim samochodzie, no i nie musi w nim nosić maseczki. To prawda, ten rok jest szczególnie trudny dla transportu publicznego. Wszyscy wiemy, jakie ograniczenia obowiązywały, jakie limity nadal nas obowiązują. Natomiast myślę, że trzeba podkreślić, że przynajmniej w świetle tych informacji, którymi my dysponujemy, tak jak też mamy okazję rozmawiać z innymi zarządami transportu z innych miast w Polsce, nie słyszeliśmy, żeby doszło do jakiegokolwiek zarażenia, zakażenia właśnie w środkach publicznego transportu zbiorowego. Mam tutaj na myśli transport miejski, ponieważ faktycznie takie przypadki w komunikacji dalekobieżnej, bodajże 2 czy 3 razy gdzieś też w mediach informacje na ten temat się pojawiły. Tutaj różne są hipotezy, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście ja nie jestem w stanie tutaj ich zweryfikować czy ocenić, nie mam wiedzy medycznej. Natomiast z całą pewnością jestem przekonany, że korzystanie z transportu publicznego z zachowaniem tych obowiązujących rygorów, przede wszystkim tego noszenia maseczek, zasłaniania nosa i ust, o co też apelujemy, o czym przypominamy w komunikatach głosowych nadawanych w naszych pojazdach. Jestem pewien, że z zachowaniem tych rygorów sanitarnych podróż transportem miejskim jest jak najbardziej bezpieczna. Dopytam Pana wobec tego o kolejny punkt tego tygodnia zrównoważonego transportu, czyli gra miejska. Ona będzie miała miejsce w niedzielę. Dla kogo to wydarzenie i na czym będzie polegać? Tak, w niedzielę odbędzie się gra miejska. Tutaj organizatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Zarząd Transportu Miejskiego czy też Klub Miłośników Pojazdów Szynowych wspierają tą inicjatywę. Gra miejska, jak to sama definicja tej zabawy wskazuje, odbywać się będzie w przestrzeni miasta. Dedykowana jest dla wszystkich, szczególnie oczywiście dla dzieci, młodzieży, ale myślę, że tutaj wszyscy zainteresowani, szczególnie w tym roku, kiedy to w Poznaniu obchodzimy 140. rocznicę funkcjonowania, istnienia komunikacji
miejskiej. Będą w przestrzeni miasta wyznaczone punkty, będą do wykonania określone zadania. Myślę, że dla wszystkich będzie to bardzo ciekawy sposób na spędzenie dnia. Gra będzie przeprowadzona w najbliższą niedzielę. Poszczegóły odsyłam do strony internetowej czy profilu facebookowego MPK. Mm-hmm. Gra miejska w niedzielę, a już jutro buspas na Garbarach. Jakich efektów się spodziewacie? Przede wszystkim przyspieszenia komunikacji autobusowej na tej ulicy, na tym fragmencie ulicy, ponieważ oczywiście jest to kolejny odcinek. Mówimy tutaj o fragmencie od przystanku kolejowego PKP Garbary do w zasadzie do skrzyżowania z ulicą Solną. Tutaj oczywiście samo to rozwiązanie, które jest wprowadzane, będzie zakończone na wysokości ulicy Grochowe Łąki, natomiast praktycznie jest to już miejsce, kiedy autobus po przekroczeniu tego skrzyżowania ustawia się na skrzyżowaniu z ulicą Solną. Także w połączeniu z tym buspasem, który już wcześniej powstał pomiędzy ulicą Solną a ulicą również w zasadzie Królowej Jadwigi skrzyżowaniem, cały ten ciąg zyska, będzie komunikacja autobusowa w zasadzie niezależna od ewentualnych zatłoczeń na jezdni spowodowanych ilością samochodów osobowych, dzięki czemu pasażerowie zyskują sprawną, zdecydowanie bardziej niezawodną i atrakcyjną tym samym komunikację. A w mieście pojawiają się też nowe stacje, nowe rowery tej najnowszej, czwartej generacji. One się sprawdzają? To już jest, to w tym kierunku będziemy iść? Rowery czwartej generacji, przypomnijmy, ich tą cechą wyróżniającą jest niezwiązanie z fizycznymi stacjami. I tutaj zdecydowanie jest to kierunek, w którym idą wszystkie miasta, w których są dostępne rowery miejskie w różnych formach, niezależnie czy są to de facto rowery miejskie współfinansowane przez miasto, czy rowery oferowane przez po prostu prywatne podmioty na zasadach komercyjnych. Tutaj w naszym przypadku w Poznaniu mamy jeszcze oczywiście cały czas rowery stacyjne tego poprzedniego systemu. One nadal funkcjonują. Natomiast w ramach zawartej umowy z operatorem, z firmą Nextbike, rokrocznie te nowe rowery czwartej generacji zwiększają swoją ilość. W tym momencie pojawiło się ich około 100 i 16 nowych lokalizacji. Zdecydowanie to korzystanie z rowerów niezwiązanych z tymi stacjami jest wygodniejsze. Jest możliwość również przecież zwrócenia tego roweru poza stacją, tak w zasadzie wyłączając oczywiście strefę płyty Starego Rynku, ponieważ tutaj z różnych względów też w szczególności tego miejsca sam Stary Rynek jest wyłączony z tej możliwości, natomiast de facto rower można zostawić wszędzie. W sytuacji, kiedy osoba korzystająca z tego roweru zostawia go poza stacją, wiąże się to z dodatkową opłatą, natomiast niejednokrotnie jest to faktycznie, pomimo tej opłaty, bardzo atrakcyjny i wygodny sposób na tak zwany transport ostatniej mili, czyli pokonanie tego odcinka, załóżmy, pomiędzy komunikacją publiczną, a już bezpośrednio miejscem zamieszkania czy celem swojej podróży. Być może to Państwa przekona na przykład do tego, żeby spróbować i w tym tygodniu zrównoważonego transportu po prostu przesiąść się na przykład na taki rower. Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, był moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję również i zachęcam wszystkich do korzystania i z tramwajów, i z autobusów, i z rowerów miejskich. Jak najbardziej przyczyni się to do poprawy stanu środowiska w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Za moment wracamy i będzie jeszcze więcej informacji. Do zobaczenia.